jest taki dzień, którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Było radośnie, pięknie i wzruszająco. 18 grudnia na wspólnej wigilii w Domu Kultury pod Lipami spotkali się mieszkańcy tegoż właśnie osiedla. Przy wspólnym stole zasiadło 60 osób, starszych, samotnych, tych, którzy angażują się w działania na rzecz osiedla oraz radni i kierownictwo administracji. Wszystko po to, by spędzić czas razem, połamać się opłatkiem i życzyć sobie... Przede wszystkim zdrowia, nie? Bo to jest najważniejsze. Zdrowia i szczęścia. W naszym wieku to zdrowia. Zebranych na Wigilii gości powitał kierownik Domu Kultury pod Lipami, Błażej Grajek. Miesiąc grudzień, okres Bożego Narodzenia, Wigilii, to taki okres, gdzie staramy się zaprosić wszystkie osoby z naszego osiedla, z osiedla pod Lipami, które de facto albo są też samotne, albo też nie mają z kim spędzić tego świątecznego czasu. I Dom Kultury właśnie otwiera swoje drzwi tak przez cały rok i zaprasza do wspólnego kolędowania, do świętowania z nami. Oczywiście przygotowaliśmy też repertuar taki, który wprowadzi ten okres świąteczny i troszeczkę pozwoli odpłynąć tym wszystkim, którzy przybędą na ten wieczór i poczuć troszeczkę tej radości wypływających z tych świąt. Każdego roku w spotkaniach wigilijnych uczestniczy kierownictwo osiedla pod Lipami. Jak podkreślała Barbara Włochal, to taki czas, kiedy w sposób szczególny należy pochylić się nad tymi, którzy są starsi i samotni i przypomnieć im, że są ważni i pamiętamy o nich. Ja bardzo się cieszę, że mamy okazję chociaż raz do roku spotkać się tutaj z mieszkańcami naszego osiedla, wspólnie pokolędować, posłuchać kolęd, razem pośpiewać, złożyć sobie życzenia i spędzić ten krótki czas, ale wspólnie w tutaj takiej atmosferze świątecznej już przy drobnym poczęstunku razem z mieszkańcami, poznać się też bliżej, porozmawiać i wspólnie spędzić tą chwilę taką świąteczną. Dla tych osób jest to bardzo ważne, często są to osoby samotne, w związku z czym jest to dla nich taki moment wyjścia z domu, oderwania się od tego smutku, który gdzieś tam się pojawia i porozmawiać ze znajomymi, z sąsiadami. Tutaj też się zawiązują przyjaźnie, znajomości. Tutaj na innej płaszczyźnie rozmawia się z kierownictwem osiedla, bo atmosfera jest bardziej taka mniej formalna, jest przyjemniej, można wiele tematów poruszyć i tak ze sobą po ludzku pobyć po prostu. Właśnie myślę, że to jest dobry czas, właśnie taki przedświąteczny, w którym właśnie te wszystkie inne problemy odchodzą na dalszy plan i jest ta atmosfera świąteczna, można porozmawiać o rzeczach przyjemniejszych i wspólnie spędzić tą chwilę czasu i razem porozmawiać. Wszyscy mówią, że najważniejsze dla nich jest zdrowie. Przypuszczam, że pani też tego zdrowia będzie im życzyć. Oprócz tego, czego jeszcze? Jak najbardziej. Myślę, że tutaj dla naszych mieszkańców wszystkiego dobrego na te najbliższe święta. Dużo rodzinnych, spokojnych, zdrowych świąt w gronie najbliższych. No i ten na nowo nadchodzący rok, wszelkiej pomyślności, dużo spokoju, radości, żeby wszystko w tym nowym roku układało się pomyślnie. Po powitaniach i krótkich przemówieniach przyszedł czas na łamanie się opłatkiem i życzenia. Stałym punktem spotkań wigilijnych w Domu Kultury pod Lipami jest kolędowanie. Za tę część uroczystości od lat odpowiada Ryszard Kaczmarek oraz chór Przyjaciele, działający przy klubie Seniora. Przepiękny okres, bardzo fajne muzykowanie, kolędowanie, okres dający wiele radości nam i wielkie przyjemności ze śpiewania, szczególnie w grupie takiej miłej, sympatycznej, jak jest Zespół Przyjaciele, bo Zespół Przyjaciele to, jak zawsze podkreślamy, zespół naprawdę przyjaciół, a więc osób, które dobrze się czują ze sobą.
chcą spędzać razem czas i taki wieczór jest dla nich bardzo potrzebny. To jest tak, że dzisiaj śpiewacie, tym swoim występem na pewno uświetnicie to wigilijne spotkanie. Myślę, że nie jednej osobie łezka w oku się zakręci i dołączy do wspólnego śpiewu, ale to jest też takie właśnie spotkanie towarzyskie dla Was, takie świąteczne. Nasze koncerty się charakteryzują tym, że zawsze staramy się publiczność wciągnąć do naszego śpiewania. Daje to nam naprawdę wielką przyjemność, gdy widzimy, gdy publiczność dołącza do tego, wspólnie się bawimy, wspólnie śpiewamy. I właściwie tak to powinno wyglądać z naszej strony, że my mamy przynosić tą radość innym, ten moment przyjemności po prostu dla innych. No. Czego możemy Wam życzyć? Jakie macie plany, marzenia na nowy rok, który przed nami? Klub. Klub Seniora, bo mamy plany, ażebyśmy przeprowadzili się do nowych pomieszczeń i właściwie no, dość potrzebujemy tego. Oczywiście tutaj korzystamy z uprzejmości Domu Kultury, ale zawsze nam się z powrotem marzy mieć swoje miejsce, swoją szklankę, swoją i tak dalej, swoje po prostu miejsce. To dla klubu, a dla wszystkich bywalców no przede wszystkim zdrowia, radości, uśmiechu, wielu przyjaciół. Na spotkaniu obecny był również przewodniczący Rady Osiedla pod Lipami, Łukasz Strażyński. Zawsze jesteśmy z mieszkańcami, jesteśmy blisko nich. Nasze osiedle jest bardzo małe, także znamy się nawzajem. Kłaniamy się sobie, rozmawiamy na chodnikach, na Alei pod Lipami, w sklepie, w kościele też. To rzeczywiście tworzy taką wspólną atmosferę, takiego zrozumienia i wspólnotę też. Tworzymy taką wspólnotę tutaj mieszkańców osiedla pod Lipami. Stąd też zaproszenie, abyśmy się spotkali także w tym okresie wigilijnym przed Bożym Narodzeniem w Domu Kultury pod Lipami, na takim corocznym spotkaniu opłatkowym. Więc jesteśmy tutaj. Bardzo się cieszymy, że frekwencja dopisała i że możemy być tutaj z naszymi mieszkańcami. Chcemy życzyć im szczęścia przede wszystkim, takich błogosławionych, radosnych świąt Bożego Narodzenia w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Tego, żeby czuli to, że nie są sami, że są też inni ludzie i czuli wsparcie też od administracji, od Rady Osiedla. My tu jesteśmy dla nich. Stałym gościem spotkań jest także ksiądz kanonik Grzegorz Szafraniak. Jego pojawienie się zawsze wywołuje uśmiech na twarzach zaproszonych gości, a dobre słowo umacnia i pozwala pełniej przeżywać czas Bożego Narodzenia. Właśnie wspominamy tą największą tajemnicę naszej wiary, bo miłość się narodziła w Betlejem Jezus Chrystus, który przyszedł, aby wszystkich pojednać, aby wszystkich ubogacić swoim błogosławieństwem. I to jest ważne, żebyśmy właśnie od Jezusa czerpali tę miłość, tak bardzo potrzebną do życia codziennego, bo może nam tego czy tamtego brakować, ale jak zabraknie miłości, to człowiek traci apetyt do życia, radości życia. A chodzi o to właśnie, żeby to życie i każdy dzień z takim Bożym błogosławieństwem, z radością, z miłością i w Bożym pokoju przeżywać. Możemy się różnić, ale można się różnić pięknie i chyba warto potrafić spojrzeć na siebie z miłością. Dokładnie. Miłość, niezależnie kto jakie ma przekonania, kto kim jest, po prostu miłość dla wszystkich jest i miłość wszystkich musi jednoczyć. Dla nas tą miłością i źródłem miłości jest Jezus. Dla innych ta miłość może przedstawiać kogoś innego, ale najważniejsze, żeby to była miłość. Dla części osób Wigilia w Domu Kultury pod Lipami to jedyna okazja, by spotkać się z drugim człowiekiem. Samotność dla wielu jest codziennością. Jak człowiek jest sam, to zawsze chce tę chwilę gdzieś tam z kimś razem spędzić. Nie? Jak się żyło w małżeństwie prawie 50 lat, to potem...
Tak, jest zawsze samemu w domu, nie? Ja jestem już drugi raz i bardzo mi się podoba. Ja pierwszy raz jestem, no bardzo sympatycznie, z koleżankami tu przyszłam, to tym bardziej, bardzo sympatycznie. Bardzo wzruszającym momentem spotkania była piękna historia wigilijna przygotowana przez Ryszarda Kaczmarka. Opowiedział w niej o grupie osób zamieszkującej w jednej kamienicy, którzy błędnie oceniając innych, przez lata krzywdzili przemiłych ludzi, mocno doświadczonych przez życie. Jakoś tak zazwyczaj jest, że przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy dla siebie są milsi. Dozorca z naszej kamienicy nie przegania sprzed okien dzieciaków lepiących bałwana, choć zwykle jest dla nich postrachem. Tylko sąsiedzi z drugiego piętra, państwo D, są niezmiennie ponurzy i opryskliwi. Kiedy tylko spotykałem ich jako dziecko na klatce schodowej, serce mi zamierało, a żołądek podchodził do gardła. A moja kuzynka czuła się u nich wyśmienicie. Najwyraźniej nie mając pojęcia, że wkroczyła do jaskini lwa. Zwieńczeniem wieczoru był występ zespołu Niemalipy, który tworzą pracownicy Domu Kultury pod Lipami. Ten świąteczno-noworoczny czas życzmy sobie nawzajem zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Wszystkiego dobrego.